zaczynać z małym opóźnieniem. Witam bardzo serdecznie na powiatowym przeglądzie kapel śpiewaków ludowych w Drelowie. Oczywiście w imieniu organizatorów, czyli Gminnego Centrum Kultury w Drelowie oraz Starostwa Powiatowego. Witam także w imieniu naszych partnerów, czyli Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i ich przedstawicieli. Szanowni Państwo, że przywitam i jednocześnie przedstawię także szanowną komisję, która będzie oceniać dzisiejsze występy i nominować na dalsze etapy, więc pozwólcie, że przywitam serdecznie panią Katarzynę Kędzierską, dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Witam bardzo serdecznie pana profesora Jana Adamowskiego, profesora doktora habilitowanego. Lingwistę, folklorystę, badacza kultury regionalnej, antropologa kultury. Długo by wymieniać dorobek naukowy pana profesora. Witamy bardzo gorąco i serdecznie. Witam serdecznie pana Piotra Czyryka, muzyka, instruktora Biura Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Centrum Spotkania Kultury w Lublinie. Serdecznie witam pana Andrzeja Osucha, sekretarza, koordynatora eliminacji 57. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Szanowni Państwo, a przede wszystkim witam Was, szanowni twórcy, bo to dzięki Wam się dzisiaj tutaj spotykamy. Witam serdecznie wszystkie zespoły, przedstawicieli, koleżanki, panie dyrektor. Witam Was bardzo, bardzo i serdecznie. Witamy bardzo serdecznie również pana dyrektora, czyli gospodarza tego obiektu, który się, jak corocznie przyczynia się do tego, że w ogóle ten przegląd się odbywa. Zawsze jest tutaj oczywiście frekwencyjnie, zawsze jest tutaj powiedzmy merytorycznie, oczekujemy tej merytoryki, której zawsze chcemy, żeby była właśnie przy tych eliminacjach i przy festiwalu w Kazimierzu. Ale cóż chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć to, że bardzo serdecznie oczywiście dziękuję Państwu, wszystkim zespołom, wszystkim Państwu po kolei i osobiście za to, że Państwo znajdujecie czas, że Państwo chcecie uczestniczyć w tych eliminacjach. Wiem, że mieliśmy troszeczkę takich perturbacji związanych z tym, że była pandemia i pewne powiedzmy nawet i może nie losy festiwalu w Kazimierzu eliminacji, ale było to tak troszeczkę kulująco, bo odbywały się pewne eliminacje nawet i drogą taką online. Oczywiście, czego nie jesteśmy zwolennikiem, to mówimy od razu. W imieniu całej społeczności, gminy Drelów, w imieniu samorządu witam Państwa bardzo serdecznie na drelowskiej ziemi. Cieszymy się Państwa obecnością, tym, że możemy Państwa gościć. Chcielibyśmy życzyć Państwu niezapomnianej zabawy, wspaniałych wrażeń wizualnych, muzycznych, dobrej zabawy, wspaniałych wspomnień. Przekonany jestem, że z takimi wspomnieniami od nas wyjedziecie i że często będziecie nas odwiedzać w takim składzie większym, chociaż dzisiaj frekwencja moim zdaniem jest bardzo duża. Cieszy nas to niezmiernie. W imieniu pana wójta Piotra Kazimierskiego, swoim i całej społeczności gminy Drelów życzę Państwu udanej zabawy. Wszystkiego dobrego.